Cześć, zapraszam Was do nowego filmu i to jest długo obiecywany, już dawno, nie tyle długo, co dawno obiecywany moim widzom, a w szczególności moim patronom, film o filtrach przeciwsłonecznych, czyli takie, chciałabym to nazwać mini komprendium na temat tego, co według mnie warto wiedzieć na temat filtrów przeciwsłonecznych, wszelkich kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi. Zajęło mi to tak długo, żeby ten film stworzyć i dla Was opublikować, dlatego że jest bardzo dużo informacji na temat filtrów przeciwsłonecznych w sieci, w internecie, również w gazetach, na kanałach dermatologów, a jak się okazuje, jest też sporo dezinformacji na ten temat i dużo mi zajęło czasu, żeby po pierwsze dostać się do rzetelnych informacji udzielanych przez ekspertów, którzy posiadają najnowsze informacje na temat filtrów, najbardziej rzetelne informacje i którzy potrafią przeczytać te artykuły naukowe dotyczące filtrów przeciwsłonecznych, ich bezpieczeństwa, ich stosowania ze zrozumieniem i potrafią oszacować faktycznie, rzetelnie i trafnie, czy dana substancja jest szkodliwa w kosmetykach, czy nie. Mi osobiście zależało na tym, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o filtrach z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że pasjonuję się pielęgnacją skóry i jak zawsze powtarzam, ważniejsze nawet, jeśli chodzi o to, żeby, jeśli zależy nam na tym, żeby zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się i dbać o kondycję skóry, są nawet nie substancje aktywne w kosmetykach, typu retinol, czy kwasy złuszczające, czy witamina C, chociaż niezbicie wiemy, że potrafią bardzo na korzyść odmienić zarówno funkcjonowanie, jak i wygląd skóry, ale ważniejsze nawet od kosmetyków, które zawierają te substancje aktywne, wyrobów medycznych i leków, są dobry krem nawilżający, a przede wszystkim filtr przeciwsłoneczny, dlatego że wiele substancji aktywnych w kosmetykach może działać fotouczulająco i muszą być stosowane wraz z bardzo ścisłą ochroną przeciwsłoneczną, jeśli nie chcemy spowodować więcej spustoszenia na swojej skórze niż pożytku. A po drugie również dlatego, że z uwagi na to, że promienie ultrafioletowe, oprócz tego, że pomagają naszemu organizmowi tworzyć witaminę D3 i są nam niezbędne i również pomagają, są ważne w prawidłowym funkcjonowaniu i w prawidłowym rozwijaniu się naszego oka. Już teraz wiemy, że jedną z takich czynników ryzyka i przyczyn krótkowzroczności na świecie jest to, że do oka nie wpada wystarczająco dużo promieni słonecznych, które są takim naturalnym sposobem zapobiegania właśnie krótkowzroczności, to na resztę organizmu już nie mają najczęściej tak dobroczynnego wpływu i ten dobroczynny wpływ, tego dobroczynnego wpływu możemy zażyć idąc na 5-minutowy spacer, tak? I wystawiając swoją nagą skórę na działanie promieni słonecznych. Natomiast po 5 minutach już raczej mają tylko negatywne oddziaływanie na naszą skórę, na nasze komórki, na nasze DNA. Przyczyniają się do przedwczesnego starzenia się, tak zwanego fotostarzenia się, przebarwień, które często są głęboko ukryte w skórze przez wiele lat, czasami wręcz wiele dekad i dopiero wraz z fizjologicznym starzeniem się stają się widoczne na twarzy, a wówczas są dosyć trudne do usunięcia. Mogą u kobiet, które tak jak ja zażywają leki hormonalne bądź stosują hormonalną antykoncepcję, mogą powodować ostudę czy przyczyniać się do powstawania plam takich o charakterze ostudy, również w przypadku kobiet w ciąży i karmiących, gdzie ich gospodarka hormonalna jest, funkcjonuje w inny sposób niż normalnie, że tak powiem, w okresie, nie wiem, czy tak można to nazwać, okresie spoczynku hormonalnego, tak? W tych okresach życia kobiety, to tak, no to przyczyniają się właśnie te promienie UVA, te niewidoczne, które przechodzą przez szyby, które bez żadnego problemu oddziałowują na naszą skórę również wtedy, kiedy jest taka niezbyt pogodna aura na zewnątrz, tak? Kiedy jest mgła, kiedy jest deszczowy dzień i kiedy jest bardzo tak ponuro, dlatego że one zawsze docierają do naszej skóry i stanowią 95% wszystkich promieni UV, jakie w ogóle docierają do Ziemi, czego nie miałam świadomości, myślałam, że jest zupełnie odwrotnie. I te UVA są tak naprawdę tymi promieniami, które sieją większe i głębsze spustoszenie w naszym organizmie i nie przynoszą nic dobrego. Nic dobrego nie wynika z interakcji naszego organizmu z tymi promieniami.
Natomiast promienie UVP, jeśli nie chronimy swojej skóry przed słońcem, a mamy bardzo jasny fototyp, taki typu 1 albo 2, tak jak ja mam, to mogą właśnie skutkować dotkliwymi poparzeniami i jeśli ktoś właśnie ma tak jasny fototyp jak ja, no to też nie cieszy się nigdy praktycznie jakąś piękną, złotą opalenizną, która swoją drogą zawsze oznacza uszkodzenie skóry. Nawet ta przepiękna, złota opalenizna w stylu Jennifer Lopez, tak? No to tak naprawdę jest to reakcja obronna, ilekroć się opalimy na naszej skórze, która próbuje pogrubić się, zwiększyć swoją grubość i przyciemnić i w ten sposób być mniej narażoną na dalsze poparzenia. Tak? Czyli nie ma czegoś takiego jak zdrowa opalenizna. Oprócz tego mogą przy bardzo dużej i częstej ekspozycji nagiej skóry na słońce wręcz uszkadzać DNA komórek, przyczyniać się do raka skóry, jedynego raka, któremu jesteśmy w stanie nowotworu, którym jesteśmy w stanie w bardzo dużym stopniu zapobiec poprzez zmiany w naszym stylu życia, czyli nie unikaniu słońca między 8 a 16, noszeniu kapelusza, okularów przeciwsłonecznych i codziennemu stosowaniu filtrów. Tak więc, jak widzicie, lista powodów, dla których filtr przeciwsłoneczny i to taki rozumiany w sensie formalnym, czyli taki SPF 50, a nie jakikolwiek niższy, czyli taki sensu stricto filtr przeciwsłoneczny w odróżnieniu od kosmetyków ze filtrami przeciwsłonecznymi, który chroni zarówno przed promieniami UVA i UVB, a w dzisiejszych czasach dobrze było również, żeby chronił przed i niebieskim światłem emitowanym przez najróżniejsze nasze technologie, z których tak namiętnie korzystamy i tak często korzystamy, od których jesteśmy uzależnieni, które często nam służą również, tak jak mi, do wykonywania swojej pracy, to są takim podstawowym kosmetykiem, pielęgnującym i również podstawowym kosmetykiem przeciwstarzeniowym. Natomiast, tak jak mówiłam na początku tego filmu, jest bardzo dużo dezinformacji i to nawet wśród specjalistów na temat tego, w jaki sposób działają filtry, jakie są wady, zalety poszczególnych kategorii filtrów i w związku z tym to może powodować takie u wielu konsumentów takie poczucie zamotania, dezorientacji i znacząco utrudnić po pierwsze wybór jakiegoś filtra SPF, a po drugie stosowanie go, jeśli mamy jakieś obawy, że filtr może wręcz nam zaszkodzić bardziej niż pomóc. Tym samym ten film będzie takim niejako filmem, gdzie będę, powołując się na wiedzę, jaką zdobyłam w ciągu ostatnich paru miesięcy, obalać takie najczęściej utrzymujące się, najdłużej utrzymujące się, najczęściej powielane mity i nieprawdziwe informacje na temat filtrów, jakie się czyta w gazetach, słyszy, może nie w radiu, bo chyba niewiele osób w tej chwili słucha radia, ale ja na przykład, nie wiem, słyszę w filmach, choćby właśnie influencerów, czy czasami nawet i grosodermatologów i które można przeczytać w bardzo, bardzo wielu miejscach internetu. Pierwszy to jest taki, że dotyczy samego nazewnictwa, a mianowicie bardzo często się słyszy, że mamy filtry chemiczne i mamy filtry mineralne, tak? I chemiczne, za chemiczne są uważane te, które nie są, są stworzone przez człowieka w laboratorium, tak? Natomiast te mineralne, za mineralne uważa się i to jest dosyć właściwy sposób odnoszenia się do nich, tak? W sensie nazewnictwa to jest dwutlenek tytanu oraz tlenek cynku. Natomiast, jak się okazuje, nie jest to najszczęśliwszy sposób odnoszenia się tak technicznie z punktu widzenia nazwy do tych substancji, dlatego że w istocie wszystkie substancje na świecie są substancjami chemicznymi, w związku z tym wszystkie filtry tym samym są chemiczne, tak? No bo wszystko, co nas otacza, jest chemią i sensowniejsze byłoby podzielenie ich, chociaż jest to nazewnictwo, które się niespecjalnie wydaje przyjmować w takim dyskursie ogólnym, takim szczególnie internetowym, a mianowicie na filtry organiczne i nieorganiczne, czyli te tak potocznie zwane chemicznymi w istocie są organicznymi, czyli takimi stworzonymi przez człowieka w laboratorium,
Natomiast te mineralne to są filtry fizyczne, pozyskiwane z ziemi, tak? Są to filtry mineralne. Natomiast również są, choćby ze względu na technologię ich wyrabiania i technologię ich przygotowywania do tego, żeby mogły być użyte w kosmetykach, również są substancjami chemicznymi. Po pierwsze dlatego, że po prostu są substancjami chemicznymi, a po drugie dlatego, że muszą ulec obróbce chemicznej. Trzeba je oczyścić, często pokryć jakąś dodatkową substancją chemiczną, żeby wówczas czasami również zmielić na bardzo drobne cząsteczki, a czasami wręcz zamienić w nanocząsteczki, tak, żeby miały gładszą fakturę i lepiej wyglądały na skórze i łatwiej się rozsmarowywały. I w tym sensie również nawet i właśnie taki filtr 100% mineralny jest, jakby na to nie patrzeć, również filtrem chemicznym. Natomiast właśnie jeśli nazwiemy te chemiczne organicznymi, a te niechemiczne, a te mineralne nazwiemy nieorganicznymi, no to jest sensowniejszy sposób odnoszenia się do nich, po prostu odnoszący się do ich struktury chemicznej. Druga rzecz, jaka mnie zaskoczyła, to, że często się mówi o tym, że filtry mineralne mają tą przewagę nad filtrami organicznymi, że one odbijają i rozpraszają promienie UV i tym samym nie powodują, nie przenikają do głębszych warstw na skórkę, nie mają działania takiego irytującego na skórę, nie są tak alergizujące jak filtry takie chemiczne i tym samym nadają się lepiej do smarowania skóry dzieci i niemowląt, jak również do skóry wrażliwej, dlatego że w odróżnieniu od filtrów chemicznych nie są pochłaniane, nie wchłaniają się do naskórka i nie zamieniają promieni słonecznych w energię cieplną, i czego takim produktem ubocznym jest po prostu takie rozgrzewanie się skóry, które może irytująco działać, niekorzystnie być odczuwane przez osobę ze skórą wrażliwą oraz niemowlęta i dzieci. Tymczasem okazuje się, że to jest po prostu nieprawda, że jedyna różnica między filtrami takimi organicznymi a nieorganicznymi jest taka, że filtry mineralne wchłaniają się w 95%, a w 5% mniej więcej odbijają i rozpraszają promienie słoneczne. Tymczasem filtry organiczne faktycznie jakby pochłaniają i zamieniają promienie, energię z promieni słonecznych w ciepło i nie w minimalnym stopniu odbijają i rozpraszają światło. W związku z tym to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Do niedawna jeszcze bardzo, bardzo wiele osób, łącznie ze mną, było przekonanych na temat tego właśnie, że filtry organiczne z natury rzeczy mogą bardziej tak działać drażniąco na wrażliwą skórę osób, które mają cerę wrażliwą, trądzikową, naczynkową, atopową, czy mają choroby skóry, czy na skórę niemowląt i dzieci. A tymczasem okazuje się, że filtry, które w tej chwili, szczególnie my w Europie tutaj, nawet nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile mamy szczęścia, tutaj mieszkając w Europie, mając dostęp do europejskich i również przynajmniej u nas w Polsce, do bardzo wielu świetnej jakości azjatyckich filtrów, to one już nie mają działania takiego drażniącego w większości na skórę. Są to takie filtry najnowszych generacji, które z powodzeniem mogą stosować, o czym mogę zaświadczyć, mają cerę wrażliwą, podtyp naczynkowy, nawet osoby z bardzo wrażliwą skórą. To po prostu technologia wyrobu filtrów poszła tak bardzo do przodu w ciągu ostatnich 30 lat, że pewne informacje na temat kategorii filtrów się zwyczajnie zdeaktualizowały. Nie da się ukryć, że są pewne takie starszej generacji filtry, które organiczne, które mogą faktycznie działać drażniąco na osobę ze skórą wrażliwą, alergiczną, atopową, jak również na skórę dzieci i niemowląt. I to są pewne filtry chemiczne, które są znane z tego, tak?
I to jest filc, który jest znany w postaci takiego skrótu PABA, to jest oktokrylen, to jest oksybenzon i to jest awobenzon. W związku z tym, jeśli macie, tak jak ja, skórę wrażliwą albo wrażliwą i jeszcze w dodatku na przykład naczynkową, wrażliwą i trądzikową, czy atopową, czy jakiekolwiek jeszcze właśnie choroby skóry, to warto unikać tych konkretnych filtrów, jeszcze tych, które tutaj teraz widzicie po lewej albo prawej stronie, gdziekolwiek to wypadnie, jak zobaczę to na ekranie, kiedy będę redagować dla Was ten film. Jednocześnie warto powiedzieć, że te wszystkie takie mrożące krew w żyłach informacje, jakie można znaleźć na temat tego filtru oksybenzon w internecie, czy filtrów awobenzon na temat tego, że one przenikają do mleka kobiecego, do moczu, do krwi. Takie naprawdę budzące grozę informacje można przeczytać na wielu stronach internetowych. To jak się okazuje, jak mówią o tych badaniach osoby, które naprawdę ze zrozumieniem potrafią przeczytać te artykuły, czyli ludzie, którzy mają doktoraty z chemii tutaj, którzy zresztą są często też blogerami. To jest nasze ogromne szczęście w tej chwili, że tyle fachowców prowadzi kanały tutaj na YouTube i można naprawdę w tej chwili za darmo niezwykle rzetelne informacje otrzymać i niezwykle trafne z punktu widzenia nauki, po prostu przysłuchując się tak tym filmom edukacyjnym, jakie publikują. Ja najbardziej poważam Lab Muffin Beauty, Michelle Australikę z kanału i z bloga Lab Muffin Beauty. Bardzo też poważam Cyrilla Laurenta, który kiedyś był badaczem komórek macierzystych i który ma bardzo fachową wiedzę, którą w bardzo taki przystępny sposób przekazuje z tym pięknym francuskim akcentem. Dla mnie, dla kogoś, kto ma słuch muzyczny, to po prostu nie mniejszą przyjemnością jest słuchanie jego akcentu, jak tych wszystkich cennych informacji, jakie przekazuje. I jeszcze jest taki bloger Some Kind of Steven, tak mi się wydaje, który, to są trzy osoby, które dla mnie najbardziej rzetelne informacje oferują tutaj w blogosferze czy w internecie na temat filtrów. I kiedy komentują, jeśli pojawia się jakiś taki właśnie artykuł mrożący krew w żyłach na temat tego właśnie, że nie używaj tego filtra, bo się kumuluje w organizmie i przyczyni się wręcz do nowotworów, to jeśli się denerwuję, to zaglądam na blogi tych osób i tam bardzo szybko się okazuje, że po pierwsze te badania są często wykonywane, właściwie chyba wszystkie, może nie wszystkie, ale duża większość tych badań jest wykonywanych albo na komórkach, w laboratorium, in vivo, a nie na ludzkiej skórze, tak połączonej z ludzkim organizmem, tylko na wyizolowanych komórkach skóry, albo na myszach, albo myszy nawet nie są, czy szczury laboratoryjne nie są smarowane tymi filtrami przeciwsłonecznymi, w dużych ilościach zresztą, bo to jest częsta metoda badania oddziaływania czy toksyczności najróżniejszych substancji chemicznych, to często są wręcz te zwierzęta laboratoryjne karmione tymi filtrami. Tak? W związku z tym to nie jest cokolwiek, co można, tych danych nie można ekstrapolować na ludzi czy na ludzki organizm. Tak? I ktoś próbował przybliżyć, i to powołuje się tutaj na Michelle z Lab Muffin Beauty, próbował przybliżyć to, co odkryli naukowcy właśnie, na przykład chyba podejrzę na temat oksybenzonu, tak? I tego, jak oddziałuje na organizm ludzki, i stwierdzili, że żeby taki efekt, jak właśnie bardzo duże, znaczy wykrywalne i niepokojące duże, można powiedzieć, stężenie filtra było w surowicy krwi, to trzeba by smarować się jakimiś ogromnymi ilościami tego filtra wiele, wiele razy dziennie przez 277 lat, czyli nie jest to tym samym takie zagrożenie, jak czasami możemy odnieść wrażenie, jeśli ktoś bez fachowej wiedzy po prostu relacjonuje, szczególnie w taki sposób właśnie pełen niepokoju i tak wzbudzając niepokój u konsumentów tego typu dane czy tego typu wyniki badań naukowych. I tak jak powiedziała też właśnie Michelle z Lab Muffin Beauty, to, że coś znajduje się w mleku kobiecym, czy w moczu, czy przenika do skóry właściwej, to jeszcze z tego niewiele wynika.
Niepokojące byłoby to, jeśli byśmy wiedzieli, że przenikają w stężeniu, które może mieć negatywny wpływ na działanie właśnie naszej gospodarki hormonalnej, czy w ogóle na działanie naszego organizmu. To, że przenika, to nie jest nawet jakąś specjalnie, z tego co dowiedziałam się też z kanału Cyril Lorenta, jakąś specjalnie niepokojącą sprawą, dlatego że o tym to naukowcy już wiedzą od dziesiątek lat. Warto jeszcze zdecydowanie wiedzieć, o czym się mało mówi, mam poczucie, że filtry mineralne, czyli te nieorganiczne, nie pozwalają uzyskać zbyt wysokiej ochrony UVA, czyli jeśli chcielibyście zapamiętać, od czego, co powodują promienie UVA, to można sobie skojarzyć A jako aging, czyli starzenie się, czyli to są te promienie słoneczne, które w większości atakują naszą skórę, tak, jeśli wystawiamy ją na działanie promieni słonecznych. Właśnie one powodują przebarwienia, przedwczesne zmarszczki. W związku z tym, jeśli komuś zależy na tym, żeby dłużej zachować młodo wyglądającą skórę i żeby ona była w zdrowiu po prostu, tak? Nie tylko ładnie wyglądała, ale przede wszystkim była zdrowa, no to ochrona UVA jest niezwykle istotna w tym momencie, to tym okazuje się, że filtry mineralne nie pozwalają osiągnąć ochrony większej niż SPF 20. Jest to nie najgorsza ochrona, jeśli tak jak ja na przykład pracujecie w domu, szczególnie na przykład latem i ze względu na ostre słońce macie zaciągnięte rolety czy zasłony, To wówczas jest to sensowna ochrona, taka też na co dzień, tak żeby zaledwie, nie wiem, pójść z psem na 15-minutowy spacer, czy wyskoczyć na zakupy, czy generalnie mało wychodzicie na zewnątrz. Natomiast jeśli dużo przebywacie na słońcu, to jest nie najwyższa ochrona tak naprawdę, szczególnie jeśli macie skórę wrażliwą, szczególnie jeśli stosujecie wiele substancji aktywnych w swojej pielęgnacji, kwasy, retinoidy, witaminę C, czy tak jak mówię, jakiekolwiek leki hormonalne, czy antykoncepcję hormonalną. Wynika to po prostu z tego, że nie da się tej wyższej ochrony niż mniej więcej 20 osiągnąć, z tego, że po prostu to jest ograniczenie materii, tak? Nie da się w taki sposób właśnie obrobić chemicznie z tlenku cynku i dwutlenku tytanu, żeby zwyczajnie wyższą ochronę uzyskać. I w tym sensie warto właśnie, jeśli zależy Wam na wysokiej ochronie UVA, to jeszcze zainteresować się jakimś filtrem z nowych generacji, które są bardzo przyjazne kosmetycznie, mają takie eleganckie formuły kosmetyczne, bardzo miłe w stosowaniu, które do złudzenia przypominają kremy po prostu takie nawilżające i w żaden sposób nie kojarzą się z tłustym, białym mazidłem, od którego człowiek się po prostu niesamowicie świeci, żeby po prostu zadbać o tę ochronę UVA, dlatego że filtr SPF 50, mam tutaj trzy bardzo różnych marek, może dawać bardzo, bardzo różną ochronę UVA, czyli na przykład mam tutaj Kikaplast, firma La Roche-Posay, o faktorze ochrony SPF 50, którego ochrona UVA to jest 20, czyli nie jest to jakoś skrajnie mało, natomiast jest to zaskakująco mało jak na filtr tej marki, które zazwyczaj właśnie są znane z tego, że oferują wysoką ochronę UVA, taką rzędu 30, 40, 50 nawet czasami, niektóre z nich prawie 50. Mam również filtr tutaj bardzo przyjemny w stosowaniu, który lubię na co dzień stosować, jak większość dnia spędzam w domu. I to jest SPF 50 marki COSRX, również 50 plus SPF. Natomiast jego ochrona UVA jest rzędu od 8 do 16 i praktycznie nie sposób się dowiedzieć, bo chyba nawet producent nie wykonywał, z tego co wiem, badań laboratoryjnych, żeby oszacować, sprawdzić, móc zmierzyć, jaka jest jego ochrona UVA, czyli to może być 8, to może być 16, a już nawet 16 nie jest jakoś szczególnie wysoką ochroną SPF. Wreszcie mam filtr Purito. To jest mój taki nowy, codzienny filtr, jeśli też wiem, że część dnia spędzę na zewnątrz. I on ma również ochronę SPF 50, natomiast ochronę UVA prawie 23, 22 bodajże, 6. A w końcu mam również taki Kikabio firmy Bioderma, która zresztą, tak jak mówiłam w innym filmie, słynie wśród specjalistów, jeśli chodzi o jakość swoich filtrów. I tutaj ochrona przy SPF 50+, UVA to jest 39, czyli
bardzo wysoka i znacznie wyższa niż na przykład o, ten, tak? Koserek. W związku z tym, jeśli tak jak ja, macie dużo przebarwień albo macie dużo, również tak jak ja, akurat bardzo dużo najróżniejszych pieprzyków, czy to takich płaskich, czy takich wypukłych i macie niski fototyp, tak? Jedyneczkę albo dwójeczkę, to szczególnie co chcecie antykoncepcję hormonalną, to bardzo, bardzo polecam zainteresować się jakiejś dobrej jakości filtrami przy takimi chemicznymi, żeby nie narażać swojej skóry na hiperpigmentację, tak, na pojawienie się trudnych potem do usunięcia przebarwień i zadbać o jej zdrowie. Polecam brać zawsze te właśnie z jak najwyższym właśnie filtrem UVA. W szczególności polecam te firmy La Roche-Posay i te firmy Bioderma, dlatego że no tutaj na rynku jeszcze Uriage i SVR, tak, te francuskie innymi słowy, inaczej niż samochody, jak się kiedyś mówiło, że francuskie samochody to niekoniecznie są na najwyższej jakości, to jeśli chodzi o filtry, to trudno przebić filtry francuskie, jeśli chodzi o ochronę UVA. A te te Biodermy jeszcze mogę szczególnie polecić, ze względu na to, że wszystkie, których dotychczas próbowałam, zawsze były takie miłe w stosowaniu, komfortowe w stosowaniu i jeszcze nigdy nie doświadczałam najmniejszego podrażnienia z powodu stosowania filtrów firmy Bioderma, a oferują bardzo wysoką ochronę UVA, właściwie od 30 do prawie 50. Jeśli tak jak ja bardzo lubicie i cenicie na co dzień filtry azjatyckie, to polecam zawsze kupować te, które mają 4 plusy, dlatego że to jest wówczas filtr, który oferuje ochronę 16 najmniej, a jak się okazuje, nawet i potrafi, jak na filtr taki bardzo przyjazny kosmetycznie, nawet i oferować ochronę 23. Kolejna rzecz to jest kwestia tego, jak wysoki filtr stosować. Ja zawsze, tak jak wiele osób, byłam przekonana, że o takim filtrze, który naprawdę już można mówić, że to jest filtr sensu stricto, to zaczynają się od ochrony SPF 30, 40 to już dużo, 50 to jest naprawdę dużo, 60 to jest wtedy, kiedy uprawiamy nim sporty ekstremalne w bardzo dużym nasłonecznieniu i cały dzień jesteśmy na świeżym powietrzu. Tymczasem okazuje się, że to jest nieprawda. Że wynika to takie przekonanie o tym właśnie, że SPF 30 to prawie jak 50, a może będzie mniej tłusty i biały, wielący i nieprzyjemny w stosowaniu. Wynika z tego, że jest niewielka różnica w tym, ile promieni nie dopuszczają do naszej skóry. Filtry o faktorze ochrony SPF 30 albo 50 to jest rzędu kilku procent zaledwie, czyli już przy ochronie SPF 30, bodajże 93 czy nawet 95% promieni szkodliwych nie dociera do naszej skóry. To jest bardzo optymistyczną informacją, tak? Natomiast w przypadku takich filtrów SPF 50 albo wyższych, to ten procent wzrasta do 97, 8, 9, czyli różnica nie wydaje się znaczna, ale tak jak opowiada o tym Cyrille Laurent w swoim filmie, istotniejsze jest to, o czym się rzadziej mówi, ile promieni filtr o ochronie SPF 30 czy 50 przepuszcza. A tu się okazuje, że szczególnie jeśli chodzi o promienie UVA, to różnice są bardzo, bardzo znaczne, dlatego że filtr SPF 30 będzie dawał ochronę rzędu, taką UVA, rzędu 1/3 tego, jaka jest liczba, tak? Przy oznaczeniu SPF, czyli jak mamy krem z filtrem SPF 30, to on będzie nam dawał ochronę UVA w Europie nie mniejszą niż 10, ale nie tak znowu jest to bardzo prawdopodobne, że taką nawet rzędu 20, czy tym bardziej 25, tak? Bardziej prawdopodobne, że 10-15, co nie jest zbyt dużą ochroną przeciwsłoneczną, zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, że my wszyscy zazwyczaj nakładamy za mało w filtrów przeciwsłonecznych, żeby uzyskać ochronę deklarowaną na opakowaniu, tak? Nakładamy tak średnio 1/3 tego, ile należałoby nałożyć na swoją skórę, czyli takie opakowanie jak po szkłach kontaktowych, tak, soczewkach kontaktowych, czyli 1/3, 2/3 łyżeczki do kawy, tyle powinniśmy zużyć na swoją twarz i chyba z tego co pamiętam drugie tyle na swoją szyję i uszy i kark. Mało kto z nas to robi, tak? W związku z tym stosując filtry SPF 30 w taki powiedzmy zwykły sposób, laicki sposób, zazwyczaj utrzymujemy ochronę rzędu kilku, kilkunastu w porywach, tak? I skrajnie małą UVA.
a taką właśnie kilkunastu, rzędu kilkunastu SPF, tak, takiej ochrony UVB. I jeśli w ten sposób na to spojrzymy, to staje się jasne, że im wyższy filtr, im kremu z wyższym filtrem używamy, tym bardziej w istocie zabezpieczamy swoją twarz. Jak użyjemy filtra SPF 50 i również nie użyjemy przepisowej ilości, mniejszą taką zwykłą ilość, tak? Tyle, ile byśmy użyli raczej kremu nawilżającego niż kremu z filtrem, no to mamy ochronę rzędu 20-30 kilku, tak? Zarówno przed promieniami UVB, jak i UVA, to jeszcze w zależności od tego, jakiego kremu z filtrem użyjemy, z jaką ochroną, a to jest znacząca różnica, tak? Zarówno dla wyglądu naszej skóry, jak i jej funkcjonowania. Wreszcie ostatni powód, dla którego warto stosować jak najwyższe filtry przeciwsłoneczne codziennie, to jest taki, że jeśli tak jak ja na przykład rano nakładacie filtr przy okazji swojej pielęgnacji porannej i potem do końca dnia nie nakładacie kolejnej warstwy filtra, no to warto wiedzieć, że w ciągu 8 godzin od nałożenia filtru to on ulega degradacji i potem już po 8 godzinach tylko 70% ochrony tej wyjściowej oferuje, nawet jeśli nałożymy przepisową ilość. Tak? W związku z tym znowu, im wyższy filtr wybierzemy o wyższym faktorze ochrony, tym jest większa szansa, że po tych nawet 8 godzinach będziemy jeszcze jakoś w miarę sensownie chronieni przez ten filtr w odróżnieniu od tego, jak byśmy właśnie użyli filtr o niższym faktorze ochrony. Wreszcie chyba ostatnia taka informacja, która dla mnie była bardzo, bardzo istotna w tych wszystkich rzeczach, jakich się dowiadywałam o filtrach, to, że nie warto myśleć o swoich kosmetykach takich tonujących, wyrównujących kolory skóry, czy takich jak podkład, czy krem BB, czy krem CC, jako o takich kosmetykach sensu stricto z filtrem, jak rozumiane, rozumiecie, czy widzieć swojej pielęgnacji jako taki sensu stricto filtr, ze względu na to, że nawet jeśli one tak jak ten, którego ja obecnie korzystam i który polecam, myślę, że jeszcze nieraz wypowiem się na jego temat, jest duża szansa, że pojawi się w ulubieńcach najbliższych, który choćby ma taką SPF, ochronę SPF 50, czyli wysoką, tak, i to zarówno przed promieniami UVA i UVB, chociaż tak jak mówię, nie jest jasna, nie jest oznaczona jego ochrona UVA, co jest dla mnie akurat szczególnie istotne. Nie wyobrażam sobie o nim myśleć jako takim filtrze, tak? Ze względu na to, że żeby dawał taką ochronę rzędu SPF 50, to ja musiałam go nałożyć takiej ilości, że po prostu wyglądałoby to niezwykle nieestetycznie, w związku z tym. Zresztą to, że taki eksperyment zrobiła jedna z blogerek i w jednym ze swoich niedawnych filmów bloger brytyjski James Welsh pokazał jej zdjęcie właśnie, gdzie tutaj postaram się w tym momencie właśnie, mam nadzieję, że dokładnie to zdjęcie widzicie, ja też je tutaj pokażę, gdzie nałożyła najpierw taką typową ilość tego produktu, jaki normalnie nakłada, co pokrywa się z taką ilością, jaką ja nakładam na swoją twarz, żeby po prostu upiększyć swoją skórę, a potem dla kontrastu zrobiła sobie zdjęcie po nałożeniu tej przepisowej ilości, żeby faktycznie można było mówić o ochronie rzędu SPF 50 i tak jak widzicie na tym zdjęciu, nie jest to, wydaje mi się, coś, co ktokolwiek z nas by robił, tym bardziej codziennie, dlatego że po prostu wygląda wówczas, efekt jest komiczny, nieestetyczny i nikt w taki sposób, myślę, nie chodziłby po świecie, tak? W związku z tym to jest taki pewien mit, że nie muszę stosować dodatkowego filtru, mówi wiele osób, dlatego że mam podkład z wysokim filtrem albo krem BB z wysokim filtrem. Na pewno nie, nawet nakładając taką mniejszą niż przepisową ilość tych 2 mg, tak, na bodajże centymetr skóry, kwadratowy skóry, to nadal uzyskamy jakąś ochronę, tak? Natomiast nie oszukujmy się, że będzie to ochrona SPF 50, taka jak oznaczono na opakowaniu. Czyli to są te takie informacje, które mi osobiście na temat filtrów przeciwsłonecznych wydały się najciekawsze, najbardziej zaskakujące i najbardziej warte tego, żeby o nich wiedzieć i dlatego Wam je przekazuję. Zwłaszcza, że mam takie poczucie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, że nie tak znowu wiele informacji jest w takiej polskojęzycznej blogosferze na temat właśnie rzetelnych, na temat działania filtrów przeciwsłonecznych i dużo mitów jest powielanych również w polskojęzycznej blogosferze na temat działania najróżniejszych filtrów. To już wszystko z mojej strony. Jeśli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania, to śmiało zadajcie je w komentarzach, odpowiem na każdy Wasz komentarz.
Jeśli macie coś do dodania, to też będę bardzo rada. Proszę, napiszcie to w komentarzach, żeby to tutaj ta przestrzeń pod tym filmem była jakąś taką przestrzenią do takiej swobodnej dyskusji, wymieniania poglądów. Może macie informacje, do których ja się nie dokopałam, które warto przekazać innym. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że film jakoś okazał się przydatny. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję bardzo za cierpliwość, jeśli czekaliście na ten film i pojawił się później niż mieliście na to nadzieję, ale po prostu koniec roku akademickiego, jestem nauczycielem akademickim i okres kwarantanny nie sprzyja temu, żebym miała czas i możliwość kręcenia dla Was filmu. W związku z tym nakręciłam ten film najszybciej, jak to było możliwe. Przy tej okazji też jak zawsze chciałam podziękować wszystkim swoim patronom za wsparcie takie finansowe, które umożliwia mi poświęcanie czasu, tak, systematycznie, przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu na YouTube i tworzenie dla Was treści. Wszystkich, którzy chcieliby więcej filmów w moim wykonaniu, zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Patronite. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że macie się naprawdę dobrze i do zobaczenia.